jaki jest plan na dzisiejszy webinar. Więc tak, zaczniemy od zmiany paradygmatu nauczyciela i tutaj będzie ten aktywator, ewaluator, to powiemy sobie o takich podstawach. Punkty koncentracji silnych nauczycieli. Na czym powinniśmy się skoncentrować, bo my mamy tak dużo różnych kwestii i mnóstwo takich memów w ogóle fruwa w internecie, że tak przy okazji to my uczymy. No ale tak jest. Elementy skutecznego zarządzania procesem edukacyjnym. I tutaj też na takich najważniejszych kwestiach się skupimy. Uczeń jako ewaluator swojego procesu uczenia się. Ja tutaj też dam takie jedno narzędzie dostosowane do polonistów, no bo wiadomo, że też mi jest najłatwiej takie stworzyć, ale zobaczycie, że to jest bardzo proste do zrobienia. W zasadzie myślę, że wielu z nas to robi, tylko może nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką to ma wagę. Normy cechujące szkoły, w których uczniowie lepiej dojrzewają i rozwijają się. Najważniejsze czynniki sprzyjające uczeniu się. Niektórych zaskoczę, niektórych nie. Kluczowe pytania dla nauczyciela w duchu pedagogiki produktywnej. I tutaj powiem Wam, że jest, no już tam wcześniej też już są przygotowywane PDF-y, ale po prostu te pytania są genialne. One tak otwierają po prostu umysł i w ogóle postrzeganie takiej naszej roli bardzo, bardzo są pomocne. Mi to bardzo pomogło. Kolejne, strategie uczenia się zamiast strategii wyniku. Kryteria sukcesu i tutaj kolejne narzędzia. Dziennik samooceny, też genialne narzędzie. Metoda rekordów życiowych i tutaj właśnie będzie takie dostosowane do rozprawki. Później model solo podzielony na dwie części, takie ogólne i później już przystosowanie tutaj dla fizyków taki ukłon będzie. Oczywiście to nie ja stworzyłam to narzędzie, gdyż ja z fizyką bardzo niewiele mam wspólnego. Poza tym, że po prostu skończyłam na poziomie minimum, żeby przejść dalej. No i później sobie powiemy o zespołach bez spraw danych, takie wprowadzenie do w ogóle tematu. Także tak jak powiedziałam, dzisiaj będzie no, około 10 materiałów otrzymacie. Dziennik samooceny ucznia to jest kolejne narzędzie, które otrzymacie ode mnie. Ja Wam tylko tutaj zarysuję, na czym ono polega. To znaczy ono tutaj nie jest może tak do końca zrobione w taki sposób, żeby go wydrukować i dać po prostu uczniom. Raczej to jest taka inspiracja do tego, żeby stworzyć własne, ale bardzo, bardzo pomocne. Zobaczcie. On jest tak jakby podzielony na dwie części, ten dziennik. Mianowicie, najpierw mamy przykładowy zakres pytań zadawanych przed lekcją. I znowu wracamy do tego ucznia, ewaluatora i naszej ewaluacji, naszego wpływu uczenia. Jakie są cele na dzisiaj? Uzupełnia to uczeń. Ile już wiem o dzisiejszym celu? I tutaj odpowiedzi od nic po bardzo dużo, może zaznaczyć. Kolejne. Myślę, że osiągnięcie celu będzie od bardzo trudne po bardzo łatwe. I kolejne, ile wysiłku włożę w osiągnięcie dzisiejszego celu? Od nie włożę żadnego wysiłku po bardzo dużo. Kolejny element pierwszej części tego dziennika samooceny. Przykładowy zakres pytań zadawanych po lekcji. Co było dzisiejszym celem? Drugie, czy osiągnąłem ten cel od zupełnie nic do w pełni tak? I ostatnie, ile wysiłku włożyłem w osiągnięcie dzisiejszego celu? Od niewiele po bardzo dużo. I zobaczcie, jak tutaj mamy pięknie przeniesione tą odpowiedzialność z nauczyciela na ucznia. Co ty zrobiłeś dzisiaj z tym celem lekcji? Czy ty go znasz i jaki włożysz wysiłek? Jaki planujesz włożyć wysiłek? I później to będzie widać w tym, co jest na końcu, w Twoim kryterium sukcesu. I teraz mamy dziennik samooceny ucznia, część druga. Uczniowie następnie dostają do wyboru przykładowe powody, dlaczego osiągnęli dzisiejszy cel i zaznaczają sobie, na przykład, chciałam się nauczyć tego, co było dzisiaj na lekcji. Drugie, chciałem osiągnąć dzisiejszy cel. Trzecie, uważałem na lekcji. Czwarte, sprawdzałem moje odpowiedzi. Piąte, zrozumiałem, dlaczego źle rozwiązałem zadanie. Super, czyli takie uczenie tutaj na błędzie. Ich ostatnie przyjrzałam się przykładom w podręczniku. No, takie przykładowe. I kolejna część. Analogicznie wybierają też powody, dlaczego nie osiągnęli dzisiejszego celu. Nie uważałem, poddałem się, to było za trudne, to było za łatwe, nie zrozumiałem, co właściwie mam zrobić, spieszyłem się, bo chciałam szybko skończyć pracę. Nauczyciel był zbyt zajęty innymi uczniami. Dla nas ważne informacje, dla ucznia bardzo ważne informacje. Przyda się Wam taki dziennik samooceny?